Witam Państwa w drugiej części programu Galaktyka Pomerania, a ze mną już kolejni goście, przedstawicielki Koła Naukowego Psychologów EGO, Anna Wituszewska i Joanna Alicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedzmy, kiedy powstało koło i przez kogo jest tworzone? Już wiemy, że w nazwie mamy psycholodzy, ale czy to są psycholodzy pracujący, czy ci, którzy studiują? Znaczy, większość członków to są studenci, ale w tym roku mamy w ogóle taką specyficzną sytuację, bo dołączyło do nas kilka osób w ogóle spoza naszej uczelni i kilka absolwentów studiów i pracujący psycholodzy. Jakby dołączają nowi członkowie i ta tradycja, że to byli studenci, zostaje trochę przełamywana. No i oczywiście pracownicy uniwersytetu, którzy są zazwyczaj praktykującymi psychologami, też jakby współpracują i współtworzą to koło razem z nami. No właśnie, my nie powiedzieliśmy, ale tutaj chodzi oczywiście o Uniwersytet Szczeciński. Tak, dokładnie. O Instytut Psychologii. To ten uniwersytet mamy na myśli i Instytut Psychologii. Mhm. Wy studiujecie psychologię. Tak jest. Jakbyście mogły przybliżyć ten kierunek osobom, które być może zastanawiają się, być może chciałyby spróbować swoich sił właśnie w psychologii. Która pierwszeństwo. No ja na pewno to, co doceniam w psychologii, to jest to, że ona nie zamyka jakby dróg na takie bardzo ściśle określone, że tych możliwości wykonywania zawodu po studiach jest bardzo dużo i jakby to nie jest jeden zawód. To jest wiele stanowisk i miejsc pracy, a nawet kiedy później gdzieś tam znam też osoby, które decydują się na studia w zupełnie innym kierunku, to ta psychologia jednak jako nauka o człowieku, o relacjach między ludźmi, ona się zawsze jakoś przydaje, że to nigdy nie jest czas stracony i jakby takie studia psychologiczne wydają mi się taką bardzo szeroką nauką o szerokim zastosowaniu po prostu. Właśnie to, o czym wspomina koleżanka, jak ja już mam jakby jeden kierunek studiów. A jaki to kierunek studiów? Pedagogika specjalna, więc myślę, że nie ma żadnego problemu z połączeniem, obojętnie czy to byłyby humanistyczne studia, czy studia też gdzieś tam na kierunku ścisłym. Jakby połączenie tego nie sprawia nikomu problemu, a jednak bardziej pomaga zrozumieć człowieka, czy nie tylko, tak? Bo również mamy przecież psychologię biznesu, czy inne odłamy. No właśnie, gdybyście miały powiedzieć o paru przedmiotach, chociażby nazwy. No to ostatnio? Ostatnio na pewno jest psychologia osobowości, na pewno są takie biologiczne też przedmioty, jak biologiczne podstawy zachowania. W tej chwili mamy na przykład psychologię społeczną, mimo że jeszcze nie, bo po trzecim roku są dwie specjalizacje, jest kliniczna i społeczna, to i psychologia kliniczna i społeczna w pewnym zarysie jest już teraz, więc mamy pewien też obraz możliwych dróg jeszcze, jak to zanim, może wyglądać? Tak, jeszcze zanim dokonamy wyboru, więc te wybory też są później takie bardziej świadome. I no oprócz tego mamy też jakby takie liśnięcie gdzieś tam medycznych, typu elementy psychiatrii, tak? Czy tak. Bardziej te statystyczne, typu metodologia, albo nawet różnorodne zajęcia związane z tworzeniem projektów badawczych, które na pewno nam się przydadzą w przyszłej pracy. Czyli rozwiązywaniu pewnych hipotez. Tak, czy tak. Wprowadzenie do diagnostyki. Jasne, bo psychologia dzieli się jakby na takie dwa główne obszary. To jest ta psychologia praktyczna i ta psychologia naukowa, tak? Gdzie albo tworzymy te badania, albo później wprowadzamy je w życie, wyniki, tak? Bo psychologia bez zastosowania tak się nijak ma do człowieka, więc jakby uczymy się jednego i drugiego, zarówno jak tworzyć hipotezy, jak je sprawdzać, ale też później jak wprowadzać w życie i sprawdzać, czy one mają faktycznie jakiekolwiek odzwierciedlenie. No dobrze, a jakby powrócić jeszcze do samego koła, tak właściwie po to się właśnie dzisiaj tutaj spotkałyśmy. Dość ciekawa jest jego nazwa, koło ego. Tutaj mamy na myśli psychoanalizę Freuda, ponieważ to on mówił właśnie o strukturze osobowości, w której mamy id ego i superego. Jak te struktury gdzieś tam się ze sobą łączą? Co to znaczy, skąd wzięła się ta nazwa? No to jak już było wspomniane, ego to jest cała koncepcja psychoanalityczna, gdzieś tam w tym XX wieku, kiedy powstała. Mamy te trzy struktury, id, ego i superego. Ego jest jakby
pomiędzy i można by powiedzieć, że jest też taką najważniejszą strukturą, ponieważ odpowiada za godzenie tej struktury id i struktury superego. Mhm. Czyli id, przepraszam, ego to nasze, jakby pokazuje nam, jakie potrzeby czy popędy powinny zostać zaspokojone, a jakie na przykład życzenia wyparte. I ono tak nawiązuje do takiej zasady rzeczywistości, czyli aby nasze potrzeby zostały spełnione, właśnie potrzebne jest to nasze działanie rzeczywistości. Mhm. A czy wy zgadzacie się z tą teorią, czy może jednak wyznajecie inną teorię osobowości, teorię na temat człowieka? Znaczy, ja szczerze powiedziawszy, byłam na różnych szkoleniach i jakby też nie wiążę tego z kołem, bo w kole jednak zajmujemy się różnymi rzeczami i nie jesteśmy tylko nastawieni na ten nurt psychoanalityczny. Mhm. Tak wskazywałaby nazwa, stąd moje pytanie. Nazwa by tak wskazywała, ale myślę, że my nazwę odziedziczyliśmy, bo koło ogólnie powstało w 2011 Aha. roku, mhm. Więc też inne osoby jakby utworzyły to koło niż tak jak teraz my jesteśmy. I myślę, że ta nazwa też bardziej wskazuje na to, że Sigmund Freud jednak jest takim autorytetem wśród wielu mhm. psychologów i tu jest do tego właśnie nawiązanie. Mhm. Interesuje mnie też i myślę, że naszych widzów również, czym jest higiena psychiczna? Takie stwierdzenie dość interesujące, a pytam dlatego, że właśnie ostatnio stworzyliście jako koło konferencję dotyczącą właśnie tego zagadnienia. Znaczy, stworzyliśmy nie tylko konferencję, bo stworzyliśmy całą kampanię, której konferencja była podsumowaniem. Znaczy, podsumowaniem, bo niekoniecznie też zakończyliśmy działania, ale chcieliśmy zakończyć taki rok tej kampanii. I higiena psychiczna, przynajmniej tak jak myśmy sobie to próbowali zdefiniować, to jest takie dbanie o zachowanie takiego dobrostanu psychicznego, nie tylko zdrowia, bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby dbać o higienę swojego ciała, o to, żeby się myć, żeby myć ręce, są zęby, pewne nawyki. Tak, żeby przyjąć jakieś witaminy i jest to takie dość oczywiste. A kiedy zaczęliśmy na początku w ogóle działań kampanii zadawać ludziom pytanie, jak dbają o swoje zdrowie psychiczne, to często nie potrafili nawet na to pytanie odpowiedzieć. Więc jakby tutaj to hasło tej higieny chcieliśmy, żeby nawiązywało do właśnie takiego zespołu nawyków, które mają nam pomóc dbać o to zdrowie psychiczne, o które zazwyczaj nie dbamy. I jakie to są na przykład nawyki? To są na przykład reakcje na różne emocje, to były też obszary związane z urodą, ze snem. Z relaksem przede wszystkim i z odpoczynkiem. Czyli jak się nauczyć mądrze odpoczywać? Tak, dlatego że często też wiążemy odpoczynek z po prostu nic nie robieniem, a to często w ogóle nie daje nam faktycznie odpoczynku, nie daje nam relaksu. Dużo osób nie wie, jak odpoczywać, albo nie potrafi znaleźć na to czasu, nie potrafi też zrównoważyć różnych zadań w swoim życiu i ułożyć ich tak, żeby to działało na naszą korzyść i działało dla naszego dobra. No też było związane to z optymizmem, takim pozytywnym nastawieniem do życia, gdzie współpracowaliśmy właśnie z Fundacją Dr. Clown, która pomagała nam. Która zajmuje się uśmiechem. Tak, dokładnie. Uśmiechem, zgadza się. Mhm. I właśnie nam tutaj gdzieś wspomagali nas w tych szkoleniach, w warsztatach i też prowadzili swoje. Ja jeszcze miałam okazję zobaczyć coś takiego ciekawego, ponieważ jedna z osób studiujących na Akademii Sztuki wykonała taki plakat, na którym stworzyła szczoteczkę do zębów. Mhm. Na szczoteczce była pasta, a podpis był oczywiście higiena psychiczna. To wiąże się z tym, że wy też właśnie współpracowałyście z Akademią Sztuki i przez to właśnie można było zobaczyć tego typu pracę podczas waszej konferencji. Jak odbywała się ta współpraca, jak wy ją wspominacie? Znaczy, nam najbardziej zależało na tej współpracy z dwóch powodów. Po pierwsze, chcieliśmy dotrzeć wizualnie, tak, do odbiorców w taki nowoczesny sposób i poprzez profesjonalistów, tak, bo my się na tym nie znamy, a też nie chcieliśmy korzystać z jakichś takich gotowych materiałów, które gdzieś tam są dostępne. A po drugie, chodziło nam o to, że to jest jakby zupełnie inny, że artyści reprezentują teoretycznie zupełnie inny punkt widzenia niż nasz, a nadal obsują gdzieś wokół człowieka, szczególnie ci studenci, z którymi my pracowaliśmy, oni studiują kierunki użytkowe, tak? Więc to ma jakoś służyć człowiekowi, więc na co dzień dotykają też takich problemów społecznych, które dotyczą ludzi i chcieliśmy, żeby to było tak, żeby to był wspólny taki projekt
I jak tworzyliśmy gdzieś założenia, wybieraliśmy tematy warsztatów. Wspólne mianowniki. Mhm, tak. Dokładnie, szukaliśmy tego, jakie oni też potrzeby widzą, bo my z perspektywy psychologicznej już możemy być lekko, że tak powiem, spaczeni i szukać problemów może nie tam, gdzie są, a tam, gdzie nam się tylko wydaje, więc to było dla nas takie bardzo ważne. No tak, i na koniec powiedzmy jeszcze o tym, co przed nami, czyli najbliższe plany. Wiem, że takie są. Myślę, że nasi widzowie byliby ciekawi. Jakby cały czas współpracujemy też właśnie z Biurem do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Mhm. Jakby te całe zaplecze nam bardzo dużo właśnie też pomaga. No a przed nami burza mózgów, tak. I Dzień Mózgu. To są takie dwa wydarzenia, które do tej pory były traktowane bardzo wspólnie, jako jedno dwudniowe wydarzenie. W tym roku traktujemy to trochę bardziej oddzielnie, mimo że będą następowały dzień po dniu. To będzie 7-8 kwietnia. 7 kwietnia to jest konferencja ta, która będzie takim naszym dzieckiem trochę naszego koła, czyli Burza Mózgów. I to jest konferencja naukowa dla studentów i doktorantów, gdzie będą wyniki badań, gdzie będzie trochę dyskusji. Możliwe, że wprowadzimy też taki jakby konkurs prac magisterskich. Czyli dużo planów, a kolejnego dnia? A kolejnego dnia to już jest takie duże wydarzenie, na które bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy. To jest Dzień Mózgu. Zazwyczaj jest około 1000 osób, pomiędzy 700 a 1000 osób. Czyli bardzo dużo. Gdzie profesjonaliści i takie bardzo naukowe środowisko stara się to przełożyć naprawdę na taki zrozumiały język. Tak więc myślę, że warto przyjść i na pierwsze, i na drugie wydarzenie. My już niestety musimy kończyć naszą rozmowę, ale było mi bardzo miło i moimi gośćmi były przedstawicielki Koła Naukowego Psychologów EGO, Anna Wituszewska i Joanna Alicka. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. A ja zapraszam Państwa na krótką przerwę.